chłopaki już kiedyś naprzeciwko siebie stanęli, pewnie dobrze ten moment pamiętają, z tym, że jak dla mnie, Izu lepiej pamięta początek, a Samociuk pewnie koniec walki. Ta przegrana była dla mnie bardzo trudna, mocno to przeżyłem. Miałem rywala na widelcu, ale wypuściłem tą wygraną. Spanikowałem, emocje mnie po prostu poniosły w tamtym momencie i tym samym doprowadziłem się do takiego stanu, z którego nie było już powrotu. Taka bezradność, że ja nie czułem, że ja mam na to wpływ. No i rzeczywiście nie miałem na to wpływu. Nie mówiłem nigdzie otwarcie, jakie tam są problemy zdrowotne, ale to jest po prostu połączone z moim oddychaniem. Z perspektywy moich płuc to na tamtą chwilę się nie nadawałem rzeczywiście do tego, żeby uprawiać sport zawodowo. Ja chcę zawalczyć, chcę pójść i tam zmazać tą plamę i po prostu znowu wygrać, żeby mieć znowu takie poczucie akceptacji samego siebie. Szczerze, to takie trochę zabawne jest. Ktoś się tłumaczy z tego, że przegra sam z sobą, a nie ze swoim rywalem. Nie rozumiem tego. Uważam, że on tylko miał jeden moment w walce, którego nie wykorzystał, tak? Było to kolano. Później w ogóle nie czułem żadnego zagrożenia z jego strony. Miałem Marka w ogromnych tarapatach. I teraz to jest moja rzecz, żeby skontrolować swoje własne emocje i jak taka sytuacja się ponownie przydarzy, bo ona się przydarzy. Znowu będę w tym miejscu, kiedy będę miał zawodnika na widelcu. I to będzie moja rzecz, moja kontrola emocjonalna, żeby dowieść zwycięstwo do końca. Jest tyle pytań dotyczących tego rewanżu. Minął ponad rok, odkąd widzieliśmy ostatni raz Izu w KSW i ponad pół roku od ostatniej walki Marka. I myślę, że ten czas upłynął im na analizę własnych błędów, na oszacowanie słabych i mocnych stron. Czy zobaczymy nowe i lepsze wersje obu zawodników? Teraz ja będę w swojej najlepszej formie, bo wtedy nie byłem ani w kondycyjnej formie dobrej, ani fizycznej. Byłem rozbity po poprzedniej walce. Ja osobiście czuję się od niego lepszy w każdej płaszczyźnie i uważam, że wygram tą walkę, chcę ją wygrać. Ależ teraz kupnął Marek Samociuk. Marek wszedł mocno we mnie, jeżeli chodzi o zapasy. Docisnął mnie do siatki, tylko że prawda jest taka, że ja z tego wyszedłem. Wiem, co muszę zrobić w tej walce, żeby wygrać. Ja chcę, żeby ten pojedynek trwał jak najdłużej. Ja chcę bić się cały, pełny dystans. Jak będzie parter, to będę Izu męczał po prostu. Nie zależy mi na szybkiej, wygranej. Chcę, żeby skończył się ten pojedynek tak, jak ja chcę. Ktokolwiek będzie przede mną stał, to ja będę na to gotów, bo ja jestem w dobrym miejscu teraz. Naprawdę to czuję, bo kurna, przeszedłem naprawdę ciężkie chwile, więc myślę, że jako człowiek naprawdę poszedłem do przodu. Jestem w dobrym miejscu. Jestem lepszym zawodnikiem. To nie był przypadek. Nie potrzebuję więcej czasu, tylko jestem gotów na tą walkę teraz. Izu, pokonałem cię raz, wiem, że wygram drugi raz i trylogii między nami nie będzie. Marek, po roku czasu to będzie nasze drugie starcie i w tej walce pokażę tobie, że to ja jestem lepszym zawodnikiem i dwa razy w Totolotka się nie wygrywa.